Proszę Państwa, 50 lat mija, jak jedna chwila. 50 lat w zeszłym roku minęło od premiery mojego filmu Iluminacja, do którego ciągle wracam i mam nadzieję, że widz powróci. W sali kinowej na Wałbrzyskiej o 18:00 jest projekcja tego filmu i będą uczestnicy tamtejszych zdjęć, to znaczy późniejsza zdobywczyni Oscara, pani Ewa Braun, aktorka pani Pritulak, która grała żonę postaci granej przez Staszka Latałę i miała niesłychane zadanie, żeby ukryć to, że jest aktorką i grać tak, jakby była amatorką, ale ze skutkiem pozytywnym. I wreszcie Piotr Wojciechowski, który mało kto pamięta, ten wielki pisarz, naprawdę śmiało mówię, że wielki, wybitny pisarz, który był lekturą szkolną już w latach bodajże 70. z czaszką w czaszce. On był wtedy po szkole filmowej i zgodził się w tym moim filmie mi dopomóc. Był moim asystentem razem zresztą z Agnieszką Holland. No i oni stanowili wspaniały team, który mnie podtrzymywał intelektualnie w tej niebywale skomplikowanej przygodzie, jaką była Iluminacja. Jeśli Państwo są ciekawi, jak ta przygoda ogląda się po 50 latach, po pół wieku, bardzo zapraszam na Wałbrzyską na 18 tego miesiąca, czyli stycznia.